ubraniem, czymkolwiek zmienić. A pani? No tak, jesteśmy bardziej anonimowi teraz i jest to chyba łatwiejsze. No czemu nie, kurczę? Wąsika zapuścić, brodę i twarz zmieniona jest. A co pan mówił? Operację plastyczną na przykład. Wszystko można, włosy zmienić. Oczywiście, jeżeli ma pieniądze, to owszem. Łatwo. Oczernić go. Albo napisać coś. A szczególnie teraz to straszne samoszczerstwo. I w prasie, i nie w telewizji. Tak jakiś człowiek jest tak wrogo nastawiony do człowieka. Nie jest to sympatyczne. W jakim stopniu jesteście panowie przywiązani do swoich twarzy? No to wąs odpowiada. No każdy jest przywiązany do swojej twarzy. Ale ty no. W jakim stopniu jesteś? Pani się ciebie pyta. Pana też, pan się może zastanowić, tak? Aktywnym. To znaczy? No to znaczy, że taką jaką mam, taka mi się podoba. Ale nie wszyscy są tak... Mają jakieś tam uszkodzenia czy coś, prawda, no to w ten czas mogą się nie podobać. Jak to jest normalny człowiek, wszystko ma na miejscu, no to dlaczego ma być niezadowolony? Ale będę w telewizji i po co? A pan? A ja? No ja patrzę w lustro, no ogólnie raczej zadowolony jestem, no ale... Ale widzę też swoje mankamenty, nie? Plusy i minusy, ale ogólnie... Starość, ale o właśnie, że już 60 na karku. A ogólnie dobrze. Dziękuję. Ale człowiek z natury nie jest idealny przecież. Dlatego mówię, trzeba patrzeć to, co się ma i cieszyć się z tego, co się ma i co się posiada. I na te felery czasami umieć gdzieś tam głęboko schować, tam w podświadomości, nie? Nie mam żadnego problemu z rozpoznaniem maski. To maska czy twarz? No ogółem różnie się mówi, maska i twarz. A jak pan maskę zdejmie, to pod spodem tak samo? Pod spodem same dobroć. Płynie. Maska też zmienia charakter człowieka. Różnie to bywa z tą maską, wie pani. Czasami pozory mylą. Może na twarzy wyglądać pięknie, dobrze, niewinnie, a może w środku być diabłem. A on jest w środku dobry. Ja trudno siebie ocenić, a raczej wiem według oceny ludzi. Po owocach pan poznaje? Tak. W jakim stopniu? No, jak to powiedzieć? W jakim stopniu, no? No i urodziłem się z tego twarzy, no i jestem, no. No co to powiedzieć? Co gorsze? Siwizna czy łysienie? Łysienie. Dlaczego? Szczerze mówiąc, to nic nie jest gorsze. Bo i facet może ładnie wyglądać, jak nie ma włosów, i ładnie może wyglądać, jak jest szpakowaty. To zależy, jak to ma ego. Jedno i drugie jest, może być trudne i może wcale nie być trudnością. Dla pana? Oj, chyba ciężej mi się siwienie pogodzić. Łysinę łatwiej utrzymać po prostu w czystości, także nie przeszkadza mi to. Proszę pani, najważniejsze jest wtedy, kiedy człowiek jest jeszcze łysy. Głęboka myśl. No, proszę pani, a później włosy rosną, włosy siwieją, starzeje się i umiera. Normalna rzecz. Co łatwiejsze, siwizna czy łysienie? Łysienie. Łatwiejsze? Czemu? No, bo same mi wypadły, proszę bardzo. Czy umie pani całkowicie odmienić czyjś wizerunek? Taką mam nadzieję. Czy słyszał pan, co pani powiedziała? Miał pan takie oczekiwania? Trzeba było przyjść chwileczkę wcześniej. Właśnie był klient dosłownie, którego pani odmieniła zupełnie wizerunek i to... No. Pani chce panu wszystkie włosy zgolić do... Zobaczymy, jak trochę zostawi. A jak się sytuacja może rozwinąć? No to zależy, wie pani co, jak uda mi się klienta zagadać. Jak się uda zagadać i przekonać, to można odmienić całkowicie. Ale to jest też jakby ze stratą dla fryzjerów chyba, jeśli się na łyso komuś włosy zgoli. To prawda, ale to zawsze to ryzyko zawodowe musi być. Proszę mi powiedzieć, czy sporo panów przychodzi i prosi o całkowitą odmianę wyglądu? Kolor włosów, długość, widziałam, że jest też u państwa prostowanie włosów.
To znaczy tak całkowicie nie, większość mamy stałych klientów i no tak od czasu do czasu lubią odmiany, ale czy taką całkowitą, to panowie aż chyba się nie zawsze decydują na coś takiego, bardziej panie. A panowie, którzy na przykład mają jakieś kłopoty z prawem, przychodzą i proszą, żeby im zmienić wygląd, czy nie? No to jest tajemnica zawodowa, tego nie mogę zdradzić. Czyli jest coś na rzeczy? No to czasami tak. A pan jaką fryzurę dzisiaj wybrał sobie? To znaczy, ja normalnie bardzo krótko się strzygę już od dłuższego czasu, a w tym zakładzie już będzie za 40 lat. Czy taka fryzura, którą pani właśnie w tej chwili robi, strzyże pani, ma swoją nazwę? Nie, to jest po prostu króciutka fryzurka, na jeża można powiedzieć. A fryzury w ogóle mają swoje nazwy, czy nie? Część ma, część to są takie umowne, w trakcie strzenia z klientami powstaje jakaś nowa nazwa. Klient przychodzi, mówi, nie, proszę mnie ostrzyc na jakąś tam na przykład i sam nazywa fryzur, ale to tak różnie. A najciekawsze nazwy fryzur? Słucham? Kiedyś się na docenta strzygłem, właśnie w tym zakładzie panie strzygły. A pan to wymyślił, czy tak usłyszał pan, że na docenta? No nie, no z uczelni to mi się wzięło, bo po prostu większość docentów się tak strzygła, tylko ja trochę krócej. A teraz na profesora się pan strzyże, czy nie? Nie. Jak się będzie nazywała fryzura, którą pan właśnie panu przygotowuje? To jest tak zwany podwójny irokes. Tak. Proszę panią, bo tutaj mamy pustą, a tutaj mamy z dwóch stron, prawda, włosy i to jest tak zwany podwójny irokes. Ale to jest tak, że ten środek został wystrzyżony właśnie przed chwilą? Tak, specjalnie, tak. Od dawna pan nosi taką fryzurę, która się nazywa podwójny irokes? Wie pani, że ja tam nie wiedziałem, że się tak nazywa, nie, ale chyba dużo, parę lat noszę. Nie? Tak jakoś znamy się też parę lat z panem, także zawsze tak, tak samo. No i widzi pani, dzisiaj się pan dowiedział, że ta fryzura nazywa się podwójny irokes. Tak jest, też to się nauczyłem, nie? A proszę mi powiedzieć, czy jest też potrójny irokes, czy nie? Nie, potrójnego nie ma, bo no niestety to jest niewykonalne. Aha. Jest... A jaka fryzura jest męska w tym sezonie najmodniejsza, jaką ma nazwę? Tak zwany pojedynczy irokes, ale to... Zmienić mój wygląd, tak? Żeby nikt nie poznał. Nikt go nie poznał. No. Totalna. Oczywiście się zdarzają bardzo często takie metamorfozy. Przychodzą ludzie, którzy mają bardzo dużo włosów na głowie, a wychodzą mają bardzo mało. Co zmieniłby pan w swoim wyglądzie, gdyby to było możliwe? Ale w jakim interesie właśnie to? W interesie poprawienia wizerunku. Ale czego? Twarzy. Twarzy? No to po prostu nic by nie zmieniło. Co? Jest okej. Okay. No. Na razie są okej, boli mnie Piotrze. Co bym zmieniła? No, mam dużo rzeczy. Na przykład zęby, z którymi jest mi trudno się uporać. No, a tak, no, żebym schudła trochę jeszcze. No, gdyby było możliwe, to tak. Ale co? No, urodę. Ale na jaką by pani chciała zmienić? No, na ciemną. A, ciemnoskóra, tak? Tak. Taką mulatkę czy murzynkę? No, taką średnią. Wzrost, no nie będzie. To wszystko. Chciałby pan być niższy? Wyższy. O ile? Nie wiem, 12 cm powiedzmy. Nic. Bo jestem zadowolony z tego, jak wyglądam. Może być? Oj, chyba kolor włosów, bo ostatnio zrobiłam sobie farbę i nie jestem zadowolona. To na pewno. Na jaki? Na jaki powróciłabym do naturalnego, czyli do takiego brązu. Mniej więcej jak pani ma, ale troszkę ciemniejszy. Nic. Ja bym nic nie zmieniła. Taka jaka jestem stworzona, jestem z tego zadowolona. I z całego życia jestem zadowolona. Jak wygląda twarz idealna? Idealna? Męska czy damska? Męska, a potem damska. Męska wystarczy, że jest czysta, moim zdaniem, a damska musi być i czysta, i po prostu ładna. Twarz idealna wygląda w człowieka sprawiedliwego, w człowieka, który nie kręci nic. No, moja twarz. Młoda. Piękna. No i z uśmiechem. Twarz idealna. Ja myślę, że twarz idealnej nie ma, bo są różne gusta. Myślę, że twarz czasami może wydawać się idealna, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy mamy jakiś pozytywny stosunek, kiedy ktoś jest dla nas dobry. Wtedy ta twarz wydaje się idealna. A każda twarz jest idealna, według mnie. Dzień dobry. Ja się nazywam Stefan Dakusz. Ja jestem tutaj na wakacje u mojej babci w Gdańsku.
I ja się bardzo cieszę, że tutaj mogę być, bo tutaj jest całkiem inaczej. Gdańsk jest bardzo ładne miasto, a no to chyba wszystko. To było.